Profesor Andrzej Pułtawski urodził się 22 lutego 1923 roku w Warszawie. W 1938 ukończył gimnazjum, a dwa lata później zdał maturę w tajnym nauczaniu. Od 1942 był żołnierzem AK, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po stłumieniu powstania więziony w obozie jenieckim Altengrabow koło Magdeburga. Po wojnie studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1957-1970 podjął pracę na tej uczelni w katedrze filozofii kierowanej przez Romana Ingardena. Tytuł doktora filozofii uzyskał na podstawie pracy Rzeczy i dane zmysłowe, świat i spostrzeżenia u G.A. Moore'a, napisanej pod kierunkiem Ingardena. Habilitował się w 1972 roku na podstawie pracy Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm. W latach 1973-1993 pracował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie jako adiunkt, a od 1980 jako docent. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora. Główne obszary dociekań profesora Pułtawskiego to teoria poznania, antropologia i etyka. Z profesorem Andrzejem Pułtawskim rozmawia Arkadiusz Chrudzimski, były magistrant profesora w okresie jego pracy w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktoryzował się i habilitował na Uniwersytecie Fryburskim, obecnie profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie profesorze, zacznijmy od tego, jaka była pana droga do filozofii. Trudno powiedzieć, że była jakaś specjalna droga. To prawda, że ja z początku studiowałem kierunki techniczne, ale ja od początku nie bardzo się do tego, że tak powiem, garnąłem, bo miałem zawsze przede wszystkim teoretyczne zainteresowania, a poza tym właśnie trochę szersze niż teoria, powiedzmy, wytrzymałości materiałów. I po prostu w pewnej chwili, no, doszedłem, jak już wróciłem z obozu do Polski i jeszcze zaliczyłem rok Politechniki Warszawskiej z tymczasową siedzibą w Lublinie, to doszedłem do wniosku, że chcę się zająć filozofią. W momencie, kiedy pan się zdecydował, że jednak te nauki ścisłe to nie jest dokładnie to, to jak... No, zwłaszcza, że Politechnika to właściwie nie są nauki ścisłe, tylko praktyczne, tak, prawda, tak, praktyka. Tak. Mógłby pan sobie wyobrazić, że gdyby pan studiował fizykę teoretyczną albo matematykę teoretyczną, to nigdy pan by o filozofii nawet nie pomyślał, czy raczej trudno jest to sobie panu wyobrazić? Nie, nie sądzę, bo przede wszystkim ja chyba bym się tym nie zajął jednak. Oczywiście to są bardzo interesujące nauki, ale ja miałem jednak zawsze ten rys, że tak powiem, zainteresowań humanistycznych, prawda. Znaczy dążenie do pewnej może ścisłości, ale w tej szerokiej perspektywie humanistycznej. Więc tam to by mnie, że tak powiem, nie zadowalało. A poza tym to jest kwestia bardzo specjalnych nastawień i zainteresowań. Pana już później edukacji filozoficznej ważną osobą był Roman Ingarden. Czy oprócz Ingardena były jakieś osoby, które by pan chciał wymienić jako szczególnie ważne? Oczywiście tak, ale w sensie raczej pism niż kontaktów osobistych, prawda? Ingarden był takim najbardziej humanistycznym w pewnym sensie filozofem, który był w moim zasięgu, prawda? A przez Ingardena oczywiście to jest droga do Husserla, prawda? Ingarden był uczniem Husserla, z tym, że Husserl był oczywiście trochę inny od Ingardena. I myślę, że pewnych rzeczy można się było nauczyć od Husserla, których nie w tym stopniu występowały u Ingardena. Ale w każdym razie to skierowało mnie do Husserla i rzeczywiście Husserlowi sporo swoich niezbyt licznych i niezbyt, powiedzmy, obszernych wysiłków filozoficznych skierowałem.
Poza tym, no, oczywiście, poza tym miałem kontakty z Karolem Wojtyłą, który był filozofem, no, w pewnym sensie per accidens, ale w bardzo specyficznym sensie, to znaczy, że wychodził poza to. Filozofia była czymś, co w pewnym sensie przejechał przez to, żeby sobie otworzyć perspektywy trochę szersze. Poza tym rzeczywiście, no, dosyć wpłynął na mnie R.E.A. No cóż, ja się dzięki moim nauczycielom, prawda, z natury rzeczy zacząłem się obracać na tym terenie pogranicza epistemologii, prawda. Kwestia doświadczenia i jako ważnego aspektu myślenia. I tutaj właśnie w pewnym sensie, oczywiście wobec tego zagadnienie tego, co się nazywało świadomością, prawda, musiało jakoś wysunąć się na czoło. No i ja dosyć, właściwie w tym się dosyć długo obracałem. A tutaj wpłynęła na mnie bardzo właśnie ta praca Henri Eya, psychiatry, prawda, który mnie nauczył różnych rzeczy. Przede wszystkim pokazał mi to zakorzenienie świadomości w psychice i jej podłożu w tym, co nieświadome, prawda. Poza tym, no, ukazał to, że człowiek musi posiadać pewien model świata, prawda. Ja uważam, że to było genialne sformułowanie. Przy przejściu od tradycyjnych rozważań nad świadomością, które oczywiście przybliżało też, na pewno praca Husserla przybliżała możliwość takiego spojrzenia na świadomość. Ale wyraźne sformułowanie tego to było coś, co było pewnego rodzaju przełomem. Chodzi o to, że człowiek musi operować pewną szeroko rozbudowaną jednak, no nie wiem, ja myślę, że słowo model jest właściwie dosyć potocznym także słowem, prawda? Więc że jeśli człowiek poznaje coś, to poznaje to zawsze w kontekście całej pewnej struktury, że tak powiem, poznawczej, którą musi posiadać. Czy można by to tak podsumować w uproszczeniu, że po to, żeby spostrzec czerwoną plamkę, tak, trzeba w głowie mieć coś takiego jak pojęcie, w cudzysłowie oczywiście, o tym, co to jest przestrzeń, pojęcie o tym, co to mogą być przedmioty czy pseudoprzedmioty pojawiające się w tej przestrzeni. I rozmaite inne przedmioty, które się różnią właśnie od tej plamki, prawda? Bo ja wiem tyle o plamce, ile wiem, ile ona się różni od reszty, od prawda? Innych, tak. Prawdopodobnie, jeśli pan mówi o modelu świata, to będą to już dość szczegółowsze struktury niż na przykład u Kanta. Oczywiście to pojęcie modelu jest tutaj otwarte i niespecjalnie precyzyjne, prawda? Ale chodzi o stwierdzenie o tej dużej całości, która musi funkcjonować. Gdzie funkcjonować? No, można powiedzieć, w mózgu człowieka, prawda? Żebym ja mógł powiedzieć, że ja to teraz z panem rozmawiam. Bo jeżeli ja mówię, że ja z panem teraz rozmawiam, to ja
muszę wiedzieć, że tu siedzimy, a więc, że jesteśmy w Krakowie, w pewnym mieście. Kraków jest w Polsce, Polska jest w Europie, Europa jest na kuli ziemskiej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko za tym tkwi, prawda? To oczywiście są tylko przykłady pewnej linii, ale te linie idą w bardzo wielu kierunkach i muszą iść. Musimy też wiedzieć, że pozostajemy tymi samymi ludźmi, kiedy ze sobą rozmawiamy, że pamiętamy, co sobie powiedzieliśmy i tak dalej. A czy zgodziłby się pan z taką diagnozą, że spór o istnienie świata to jest... No bo Ingarden tam miał taki zamysł, żeby stworzyć takie dzieło propedeutyczne do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii istnienia. I to rozstrzygnięcie ostateczne kwestii istnienia świata dla wielu filozofów dzisiaj wydaje się kompletnie nieinteresujące filozoficznie. Wszyscy są właściwie przekonani, że świat istnieje i nie ma sensu o to pytać. Tak. Natomiast ta propedeutyka, którą stworzył Ingarden, jest bardzo ciekawą metafizyką samą w sobie. Tak? No, także... on by powiedział ontologię, ontologią, nie metafizyką. Tak. A to jest bardzo zasadnicza różnica. U Ingardena, tak, ale ja użyłem takiego... Ale ja myślę, że w ogóle, dlatego że... Że ja myślę, że jako metafizyka ona jest niedobra. I starałem się uzasadnić to, dlaczego jest niedobra. No tak, w takim znaczeniu tak, jeśli tak. by to Natomiast miała być całościowa teoria. Jako pewnego rodzaju ontologia jest interesująca, ale właśnie jest tylko ontologią, a nie metafizyką. Przeszliśmy płynnie do rozmowy trochę na temat tego, jak uprawiać filozofię. Czy zdefiniowałby się pan, jakby mówiliśmy o Ingardenie, mówiliśmy o Husserlu, czy jako fenomenolog? Jeżeli by uznamy, że będziemy rozumieć fenomenologię tak, jak ją rozumie Stefan Strasser, to znaczy jako fundamentalną filozofię moralną. To tak. Ale właściwie ja myślę, że wolałbym, ale właściwie wolałbym może określenie, które panu się nie będzie podobało. To znaczy chrześcijański personalizm. Ja jestem tolerancyjny. No dobrze, to na czym by polegał ten chrześcijański personalizm? Wie pan, to może jest za daleko idące pytanie, bo mieliśmy zacząć od tego, jak rozumiemy filozofię, prawda? Bo ten chrześcijański personalizm polegałby w dużej mierze na tej pierwszym określeniu, prawda? Fundamentalna filozofia moralna. Ale to można rozmaicie rozumieć i różne rozumienia będą do przyjęcia, prawda? Ja mogę przyjąć pewne, ktoś inny może przyjąć nieco inne. Ja się zgadzam z Robertem Szpymanem, który twierdzi, że filozofia jest zawsze osobistą imprezą, że tak powiem, konkretnej jednostki myślącej. To jest próba uporządkowania i także można cały szereg wypowiedzi na ten temat powiedzieć, co to jest za robota, prawda? Ale że to jest zawsze indywidualna robota filozofa. Co oczywiście odróżnia to zasadniczo od nauki. Szpyman daje takie przeciwstawienie filozofii i nauki na zasadzie tego łacińskiego przysłowia ars longa vita brevis. Nauka to są budowane zbiorowo
i w szerokim oddechu, że tak powiem, wieków konstrukcję. A filozofia, jego zdaniem, musi się zastanowić nad dzisiejszym dniem człowieka. Dzisiejszym w sensie Nie w sensie minuty, tylko w sensie życia, prawda? Jednego życia. Ale w sensie jednorazowości, czy no, w sensie tego, że człowiek myśli i działa, tak? Myśli i działa i musi nadać temu kierunek. Czy widziałby pan tutaj dużo punktów styczności z tą tak zwaną filozofią egzystencjalną, bo to tak brzmi, tak, kiedy się mówi Myślę, że jest sporo punktów styczności, ale oczywiście to już w takiej abstrakcji trudno jest rozmawiać, prawda? Trochę nawet mnie pan zaskoczył tutaj, bo spodziewałem się, że kiedy będzie pan uszczegółowiał swoją wizję fenomenologii, to właśnie będzie pan szedł w stronę nauki. To znaczy powie pan coś takiego, że trzeba uwzględnić wyniki nauk szczegółowych, trzeba uwzględnić psychiatrię, trzeba te... Natomiast to, co... owszem, ale nie Ja wiem, nie że tylko. Się pan zgodzi, ale to, co pan podkreślił, to pan podkreślił ten wymiar egzystencjalny. To mnie zaskoczyło. Oczywiście, dlatego że Szpeman powiada, filozofia od Platona jest porozumiewaniem się co do tego, jak co do działań i ich ograniczeń. A jeżeli chodzi o naukowość, to ja zacytowałem Stefana Strassera. Strasser w pewnym miejscu powiedział, trzeba się wreszcie wyrzec tego fatalnego fatalnego mitu, że prawdę świata można ustalić naukowo. Co nie znaczy, że filozofia ma być nieodpowiedzialnym gadaniem. Może warto postawić kropkę nad i, dlaczego by i w jakim sensie by taka tak rozumiana filozofia miała być filozofią moralną przede wszystkim? Jakie jest miejsce metafizyki, antropologii i etyki, czy filozofii moralności? To otóż ja bym to tak objaśnił. Ja myślę, że to się wiąże z tą fenomenologicznością filozofii. Mianowicie... Mianowicie myślę, że fenomenologiczność filozofii polega na tym, że to, co najważniejsze dla filozofa, znajduje się we wnętrzu człowieka, a nie zewnątrz niego, prawda? We wnętrzu, w pewnym, powiedzmy, metaforycznym ujęciu. I to mi pokazał bardzo ładnie Karol Wojtyła na swoich rozważaniach. Mianowicie, jeżeliśmy mówili o Eju, to on w pewnym sensie rozwiązał dla mnie tą krótką definicją bycia świadomym, być świadomym, to znaczy posiadać osobisty model świata, prawda? Osobisty model świata. Tu ma pan tego jednego filozofa, prawda? Także. Ale jeżeli istnieje model świata, to to jest model czegoś, co istnieje. I w takim razie, jeżeli mamy tą, powiedzmy tak, młody człowiek, który zaczyna studiować filozofię w Polsce, oczywiście słyszy nazwisko Ingarden. Czyta tytuł Spór o istnienie świata. Otóż ta definicja Eja właściwie rozwiązuje cały ten spór, bo ona pokazuje, że filozofowie
którzy męczyli się nad tym istnieniem czy nieistnieniem świata, ciągle myśleli o swoim modelu, a nie o świecie. I mieszanie tego modelu z rzeczywistością, który jest modelem, prowadzi do tego tak zwanego idealizmu, prawda? A teraz jak sprawa moralnej strony? Ona wygląda tak, że człowiek jest istotą myślącą i działającą, prawda? Przy czym myślenie jakoś służy działaniu. To bardzo ładnie pokazał Karol Wojtyła, stwierdzając, że to znowu pewne dopowiedzenie do tego realizmu, prawda, o którym mówimy w pewnym sensie. Że istnieje coś takiego jak przeżycie etyczne człowieka. Przeżycie, które mu mówi na temat wartości moralnej jego własnych, no i ewentualnie także innych czynów, prawda? Więc wobec tego człowiek, istota, która myśli i działa, jest istotą, która w pewnym sensie znajduje się w tym świecie, w którym żyjemy, na pewnym poziomie górnym, że tak powiem, prawda? I dlatego centrum filozofii jest zastanawianie się nad wypływem wyjścia filozofii, powinno być zastosowanie się nad człowiekiem. Ponieważ człowiek myśli i działa, a to działanie ma aspekt moralny, to istotnym elementem tego jest moralność. Czyli podsumowując to, można by było powiedzieć, że najlepszy punkt wyjścia, jaki byśmy mieli dla budowania jakiejś ogólnej teorii świata, to by były rzetelnie opisane własne przeżycia, do których to przeżyć należą też przeżycia dziedziny moralności. Myślę, że niezupełnie. Chodzi o trochę co innego, bo opisywanie tylko przeżyć. Jeżeli ja wspomniałem o sumieniu i tym przeżyciu etycznym, które jest bezsensowne, jeśli człowiek nie działa, realnie nie działa, a nie myśli o działaniu, prawda? Więc jeżeli to jest przejście teraz do, powiedzmy, realizmu. Ja myślę, że to, co ja też zawdzięczałem Karolowi Wojtyle, to jest to, że jego rozważania na temat biegu historii, filozofii i tak dalej uświadomiły mi dosyć dokładnie tą starą arystotelesowską zasadę, że najpierw jest byt, a potem dopiero możność. Coś, co w modernie zostało dokładnie odwrócone do góry nogami, prawda? Więc jeżeli tak, to człowiek, filozof nie opisuje swoje przeżycia, tylko opisuje świat w perspektywie, egzystencji. O, tak można powiedzieć. Świat w perspektywie egzystencji. To jest właśnie różnica między idealizmem a realizmem w pewnym sensie, prawda? Więc centralnym punktem wyjścia i centralnym terenem jest człowiek, a więc osoba ludzka, prawda? Ale to prowadzi do centralności także spraw moralnych. To tak troszkę brzmi, mówię troszkę, nie twierdzę, że całkiem, i myślę, że pewnie wskaże pan tutaj istotne różnice. Jak Heidegger, hermeneuci, filozofia dialogu, to coś, co się przyjęło czasami nazywać postfenomenologiczną filozofią. Jak by pan zdefiniował swój stosunek do... Tak, więc
Ja myślę, że oni bardzo dużo dołożyli w tym kierunku, prawda? Ale teraz jest kwestia ustawienia tych różnych filozofii, bo one się między sobą różnią, prawda? Więc to jest ten wysiłek filozofa, który stara się przełożyć na swój język to i zrozumieć to, co mówią inni w swoim języku, i stara się to w miarę możliwości wcielić w swoją filozofię, prawda? To jest ta zasada roboty filozofa. Oczywiście tak rozumiana filozofia nie jest nauką. To jest coś, co... Ale musi korzystać z nauki naturalnie, bo nauka daje nam aspekty. Tylko właśnie to jest to, co Strasser pokazał na Husserlu, używając w dużej mierze własnych wypowiedzi Husserla, prawda? To jest to, że Husserl, stanąwszy na tym stanowisku idealistycznym i wyjściu od świadomości, zaczął już na terenie naukowym. Husserl oczywiście przebijał się bardzo silnie na teren tego bytu, tego świata, perspektywy świata, prawda, egzystencjalnej. On się do tego przebijał, ale on zaczął na terenie nauki i do końca bardzo trudno mu było wydostać się z tego. Czy jego filozofia operowała w kategoriach tych scjentystycznych? Ponieważ, jak powiada Strasser, nauka zakłada już nasze bycie w świecie i nie zajmuje się nim. Wobec tego nie wie, co to jest świat. Nauka wie różne rzeczy, ale nie wie, co to jest świat. I nie może wiedzieć. To usiłuje na swoją odpowiedzialność zrobić filozof. To znowu brzmi bardzo heideggerowsko, tak? Tak, to wszystko są pewne osiągnięcia, ale teraz te rzeczy trzeba sobie ustawiać, prawda? Chodzi o to, co i w jakim kierunku. Mówiliśmy o fenomenologii, o tych postfenomenologicznych rzeczach, o tym, że ważna jest nauka i tak dalej, ale gdyby pan miał na przykład polecić studentom jakichś ciekawych, czy ważnych, czy istotnych filozofów współczesnych. Tak, no, więc ja mogę tak powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o żyjących w tej chwili, to niewiele umiem powiedzieć. Ja nie czytam tak dużo i to jest wiele, ale jednego bym wymienił, to znaczy Roberta Szpemana, który jest w tej chwili dostępny w języku polskim w prawie wszystkich ważnych swoich prac. I to, oczywiście ta koncepcja filozofii, którą tak parę rysków jej w tej chwili podałem, jest sformułowana przez Szpemana. Ona bardzo dobrze leżała dla mnie, zgadzała się z moimi intuicjami, ale on to sprecyzował w sposób, który przed przeczytaniem jego tekstu bym nie potrafił. A czy również, bo to charakterystyczne dla Szpemana jest też taki neoarystotelesowski powrót do finalizmu, tak? Do myślenia w kategorii celowości. Oczywiście. Pan by się podpisywał pod tym? Tak, tak. Ja uważam, że to jest naprawdę istotny wgląd, powiedzenie, że byt jest przed możliwością i możliwość zależy od bytu, a nie byt od możliwości. Bo sama możliwość nie stworzy bytu. Prawda? Albo przynajmniej Szpeman tak uważa. Prawda.
To znaczy, to w pewnym sensie cały pewien schemat modernistyczny się odwraca do góry nogami. O rozumieniu filozofii żeśmy sobie troszkę porozmawiali, a może by pan mógł coś powiedzieć, czy jakiegoś bardziej może osobistego, albo bardziej anegdotycznego o Ingardenie i Wojtyle, bo to są takie dwa nazwiska, które się tutaj często przewijały i to są chyba najważniejsze postacie. Dwaj bardzo wybitni ludzie, z którymi miałem okazję dosyć się spotkać, tak. Słyszeliśmy już, że pan sporo skorzystał od tych filozofów. Czy tak. były też jakieś wpływy, powiedzmy, no, może zwrotne? Od Ingardena nauczyłem się z jednej strony czytania tekstów filozoficznych. Myślę, że Ingarden był najlepszy na proseminarium, kiedy czytał ze studentami pewien konkretny tekst filozoficzny i starał się go, że tak powiem, rozszyfrować, prawda? Ustawić na przykład dyspozycję tego tekstu, jak on to ułożył, prawda? To jest doskonała droga do zobaczenia, do zrozumienia filozofa, to znaczy do zobaczenia, co powiedział i czego nie powiedział, prawda? A to bardzo ważne, to, czego nie powiedział. Poza tym, no Ingarden był człowiekiem, był bardzo, można powiedzieć, że pewnej rzetelności roboty i nieklajstrowania można się było od niego nauczyć. Czy Ingarden lub Wojtyła nauczył się czegoś ode mnie? Otóż nie. Co do Ingardena, z bardzo prostej przyczyny, ponieważ jak Ingarden umarł, to ja jeszcze byłem za mało mocny, żeby móc próbować go czegoś uczyć. Ja mu próbowałem czasami pewne rzeczy mówić, ale on zresztą był dosyć powoli myślący i odporny na takie. On nie miał tej niesłychanej elastyczności Husserla, powiedzmy, który ciągle coś nowego, który potrafił każdą rzecz zrozumieć i przemyśleć. Ingarden miał jednak bardzo wyraźną drogę, prawda? Ale napisał parę tygodni czy parę dni przed śmiercią, że jeżeli człowiek nie ma do czynienia w swoim poznaniu z bytami poza sobą, to w ogóle nie poznaje. Napisał takie coś. Ale to była pewnego rodzaju polemika z jego własną filozofią, prawda? Epistemologią. Epistemologią husserlowską właśnie. On oczywiście tam pewne poprawki do niej wprowadził, ale stosunkowo niewielkie. Cała zasada została. A jeżeli chodzi o Wojtyłę, to ja nie miałem też czego go nauczyć, dlatego że on, można powiedzieć, w ekspresowym tempie uporządkował sobie sprawy filozoficzne i już te sprawy, którymi ja się męczyłem, prawda, to znaczy pewne podstawy epistemologiczne, miał już w pewnym sensie za sobą. On w pewien sposób zdecydował i poszedł dalej do bardziej do konkretów, prawda. Także po prostu ja pracowałem na innym poziomie. On zresztą miał bardzo nowoczesny stosunek do tych rzeczy, które rozważał, ponieważ na pierwszym miejscu kładł doświadczenie. To się zaczyna już w jego pracy doktorskiej o świętym Janie od Krzyża, prawda? Gdzie on chce zrozumieć doświadczenie. I to samo było, jeżeli chodzi o jego podejście do filozofii. Ale oczywiście on nie miał ochoty ani zamiaru kręcenia się w szczegółach zagadnień epistemologicznych.
Rozumiem, że jeśli chodzi o same idee filozoficzne, to pan twierdzi, że tutaj nie było jakiś powiedzmy wpływu pana na Wojtyłę, a czy jeśli chodzi na przykład o literaturę, czy o jakąś tam zainspirowanie dotyczące jakby tego typu, słuchaj nie, Karol, nie. poczytaj to, czy tam, to. Raczej nie. On był poetą, ja nie jestem poetą. On był aktorem, ja nie jestem aktorem, prawda? Jak gdyby miał pan wskazać najbardziej istotny sukces i porażkę u Ingardena i u Wojtyły, to czy mógłby pan coś wskazać? U Ingardena pewnie porażką by była jego epistemologia, jak to między wierszami. No, ja myślę, że sukcesem Ingardena to była przede wszystkim teoria dzieła literackiego. Ja myślę, że cała jego aparatura wychodząca od możliwości nadawała się znacznie lepiej do dzieł sztuki, do tego rodzaju analizy dzieł sztuki, niż do rzeczywistości. A Karol Wojtyła, no cóż, to jest duża teologia, to już przekracza w dużej mierze moje możliwości, prawda? Ale ja jakiejś zasadniczej porażki jego teoretycznej nie zauważyłem. A może taką, może praktyczną. Dydaktyczną porażką było w pewnym sensie na przykład umieszczenie dlatego, że był także filozofem. Na początku osoby i czynu rozważań nad świadomością. Bo on to bardzo tak sumarycznie sobie załatwia, prawda? Sądzę, że w zasadzie trafnie, ale już się w tym nie zagłębia za nadto, prawda? A to jest temat, który wymaga, wie pan czego wymaga, prawda? Jakich dyskusji nowożytnych, żeby w to głębiej wejść, prawda? Więc jak w takim krótkim rozdziale właśnie ksiądz kanonik znajduje te rozważania na ten temat, no to powiada, no to ja to będę w czyśćcu czytał, prawda? Czy to, co zostało jako coś, co się powiedzmy ogólnie tak nazywa myślą Karola Wojtyły w Kościele, czy pewnym stylem wrażliwości, który został w Kościele i który się uważa, że to został po Wojtyle i że to jest spadek po Wojtyle, to czy Wojtyła byłby do końca zadowolony z tego, jak to wygląda, tak? Bo ja, bardzo tak jak... wątpię, ale nie ze swojej spuścizny, tylko z tego, jak... Jak ona pracuje? Jestem pewien, że nie bardzo. No to tutaj też trochę mnie pan, ale nie do końca. No tak myślałem, że może będzie pan bardziej tutaj optymistyczny, tak? Ale nie, więc ja nie twierdzę, że nic się nie dzieje. Ale no mogłoby być więcej. Mogłoby być więcej. Wie pan, jest taka... Jest takie, w życiu kulturalnym są takie klanowe wyróżnienia, prawda? Więc Wojtyła to papież, to jego filozofia nie jest interesująca, bo to papież. No tak. Jeszcze może na koniec trochę chciałbym porozmawiać o społecznej roli filozofii. To jakby pan to widział, bo to... No różne są na ten temat zdania. Pana, no, przy takim rozumieniu filozofii, jako tego osobistego wysiłku filozofa dla zrozumienia życia, w którym żyje, prawda? Oczywiście wszystkie intuicje się muszą być brane pod uwagę, prawda? To jest też odpowiedź na tę filozofię chrześcijańską. Ja uważam, że jest głupcem ktoś, kto tego rodzaju sferę, która przecież jest bardzo ważna w życiu ludzi. Proszę pana, niech pan weźmie taką rzecz. Przypuśćmy, że znajdujemy resztki jakiegoś bardzo dawno żyjącego stworzenia, prawda? I stwierdzimy, że ono miało jakiś kult.
Czy nie będziemy wobec tego wnioskować właśnie, że byli ludźmi? No, przy odpowiednio właśnie, szerokim pojęciu człowieka. Właśnie, ale ludzie, którzy myślą, że to nie ma znaczenia, są po prostu ślepi, prawda? To znaczy, oni się oślepiają, oni nie chcą na to patrzeć, prawda? Niech pan powie, a dzisiaj gra rolę religia? Oczywiście, czasem nawet złą. Ale gra. Ja myślę, że te intuicje religijne, to co by to było? Ja myślę, że tu chodzi z jednej strony o całą kwestię istnienia Boga, prawda? Która na pewno w filozofii może i musi się pojawić. A z drugiej strony to jest kwestia właśnie tego całego aspektu moralnego, prawda, o którymśmy już mówili, i jego teraz pytanie, na co on się otwiera. Tu też znowu to i kwestia powiązania tego z problematyką Boga. To jest bardzo ciekawe i kiedyś już dawno, dawno przed laty ja panu zadałem takie pytanie i dostałem też taką dość zaskakującą odpowiedź. To znaczy, i teraz powtórzę jeszcze to pytanie, ciekawe, czy dostanę taką samą. To znaczy, uważa pan, że bez takiego wymiaru religijnego to moralność jest w jakimś sensie niepełna? O jaką moralność panu chodzi? Moralność konkretnej osoby? Moralność konkretnej Jeżeli osoby. Rozpatrujemy filozofię w tym kontekście konkretnej osoby, prawda? To myślę, że wymiar religijny daje ogromne, bardzo to wzbogaca, prawda? Poza tym, no, jest to całe pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Pytanie o bezwzględne zakazy na przykład, prawda? To jest pytanie, które filozofa musi bardzo interesować. No tak. To bardzo dużo Szpelman na ten temat napisał i napisał bardzo ciekawych rzeczy. I na przykład, no, na bezwzględny zakaz, no to coś takiego typu, że nie wolno nigdy pod żadnym pozorem bez wystarczającego powodu zadawać człowiekowi bólu, tak? Na przykład. Na przykład. I na przykład. Czy uważa pan, że to po to, żeby coś takiego miało sens, to trzeba mieć Proszę jakieś pana, przemyślenia? Człowiek jest człowiekiem. I jego myślenie jest pewną nadbudową, prawda? Ja nie wykluczam i sądzę, że bywali ludzie, którzy w pewnym sensie byli święci nie wierząc. Oczywiście. To zresztą jest, myślę, że to jest znacznie trudniejsze niż wtedy, kiedy się wierzy, ale taka możliwość istnieje. To, że człowiek zazwyczaj przez swoje lenistwo nie ma ochoty o tych rzeczach myśleć, nie robi z niego jeszcze potwora, tylko może mu przeszkadzać w rozwoju, prawda? Bo zasadniczym rysem człowieka w tak rozumianej filozofii jest to, że on się, to już jest oczywiście pewna konkretna, to jest to, co podkreślał Karol Wojtyła, że człowiek rozwija się albo degeneruje poprzez swoje czyny. Więc człowiek może czynić dobrze, niekoniecznie modląc się jednocześnie. Ale myślę, że ta modlitwa bardzo mu w tym pomaga. Ale czy powiedziałby pan coś takiego, że taki święty ateista to jest kimś, kto no jest święty, ale nie do końca to rozumie, czym jest? Nie wiem, wie pan, to ja nie umiem wejść, że tak powiem, w umysłowość ateisty.
Ja myślę, że to jest, że na podstawie, bo cóż, ateista, co ateiście zostaje? Nauka, tak? I co jeszcze? No, filozofia, sztuka, no, filozofia, przyjaciele. Wie pan, filozofia to nie wiadomo co, bo jak wiadomo, w filozofii wszystko jest sporne. Więc oparcie o filozofię, to musi być już moja filozofia, prawda? To już jest co innego, ale wtedy ja mam prawo do tej filozofii łączyć wszystko, za co jestem gotów odpowiadać, prawda? Rzeczywiście, filozofia jest taka, że o wszystko pyta, tak? To jest, można nawet definiować ją jakoś w ten sposób. Ale jest pewna różnica drobna pomiędzy takim postawieniem sprawy, że ja uznaję prawo niesprzeczności, to jest mój aksjomat, a czymś takim, jak ktoś przychodzi i mówi, ja uznaję, nie wiem, dziewictwo Maryi Panny i to jest mój aksjomat. Ten drugi aksjomat jest dużo mocniejszy. Ten pierwszy oczywiście, jest dość to już jest twierdzenie religijne. I ono, ale jeżeli filozofia jest własną, że tak powiem, własnością człowieka. Szpeman cytuje Fichtego, który powiedział, powiedz mi, jaką masz filozofię, powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Ale to nie jest nihilizm, tylko stwierdzenie tego, że to musi być osobiste. Taki jest komentarz Szpemana. Ale czy to prawda jest? No bo czy to w filozofii, czy w etyce, czy no poszukujemy takich rzeczy, które by były uniwersalne. Tak? Oczywiście. No, to sakramentalne prawo niesprzeczności. Tak, tylko... no. Trudność. Ja wiem, tylko kłopot polega na tym, że w filozofii wszystko jest podgryzane. Czyli nie ma niczego, na co można by się zgodzić, powiedzmy, powszechną zgodą. Ale Szpeman, na czym polega zatem jedność filozofii? Oczywiście to już jest... myślę, pewna filozofia. On pada, że filozofię cechuje to, co on nazywa cnotą racjonalności. Cnotą racjonalności, do której należą trzy rzeczy. Pierwsza, zdawanie sobie sprawy z własnej przygodności. Jakkolwiek filozof właśnie stara się tą przygodność przezwyciężyć, ale wie, że tego nie zrobi, prawda? To jest pierwsze. Drugie, życzliwość. Trzecie, dopuszczenie do głosu nawet tych, z którymi nie mogę dyskutować. To znaczy co? Tolerancja, prawda? Można by to tak nazwać. On tego słowa nie używa. I to jego zdaniem tworzy jedność filozofii, prawda? Znaczy filozofem jest ten, który w ten sposób podchodzi, prawda? A jeśli właśnie wracając do tej powiedzmy neutralnej warstwy, bo to można różnie rozumieć. Ja nie chciałem tego rozumieć w taki absolutystyczny sposób, że sobie wydzielimy zespół jakichś twierdzeń, na które wszyscy się na pewno zgodzą za pomocą jakiejś przemocy naszej racjonalności, która nami niby ma rządzić, wiadomo, że nie rządzi. Tylko bardziej to minimalistycznie chciałem rozumieć właśnie coś takiego jak wynik takiej życzliwej dyskusji, tak? Jak się sobie usiądziemy. Właśnie ta życzliwość. Ateiści, ja myślę, że ta życzliwość. Z katolikami, z życzliwymi muzułmanami, to być może się zgodzimy na jakieś minimum, żeby nie bić się po twarzy. Arystoteles powiedział, kogoś, kto twierdzi, że wolno zabić własną matkę, nie dyskutuje się z nim, tylko się go doprowadza do porządku, prawda? Dlaczego, pyta Szpeman? Bo nie ma w tym życzliwości. Więc oczywiście, że to prowadzi do czegoś takiego, ale to już są pewne partykularne, że tak powiem, sprawy.
A jest to ogólne pojęcie filozofii, które oczywiście opiera się o historię filozofii, prawda? Która wszystko, w której wszystko, we wszystko wątpiono, prawda? I wszystko wywracano do góry nogami. I teraz na gruncie tego chaosu, filozofia opiera się na takim chaosie, jak język potoczny, prawda? Bo oczywiście język potoczny może wyraża ten nasz świat, prawda? Języki sztuczne już go nie wyrażają w ten sposób. Teoretycznie, czy w idealnym przypadku, to być może byłaby możliwa taka sytuacja, że właśnie siada ze sobą, nie wiem, no, z jednej strony właśnie pogodny ateista, z drugiej strony pogodny i życzliwy katolik, a z trzeciej strony pogodny i życzliwy muzułmanin. Tak. Wszyscy rozmawiają w telewizji u Moniki Olejnik i dochodzą do jakichś, przynajmniej do ustalenia, do kulturalnego ustalenia różnic między Otóż, sobą. Wie pan, znowu odpowiem za Szpemanowsku. On powiada i myślę, że ma rację. Zresztą to samo powiedziałby Strasser, że filozofia jest zawsze walką poglądów. Spokojne współistnienie jest końcem filozofii. Ale pod warunkiem cnoty racjonalności. Rozumie pan? Walka zachowująca zasady fair play. A więc wobec tego oni nie mają się zabijać wzajemnie, prawda? Ale oni nie mogą się po prostu zgadzać. Oczywiście oni się na pewno zgodzą na temat różnych rzeczy, prawda? Ale nie mogą się po prostu zgadzać. Bo filozof ma prawo i obowiązek obstawania przy swoim. Jeżeli szuka tylko, prawda, zgody, to już przestał być filozofem. Czy w związku z tym, no z taką naturą tej filozofii i z tym, co dotychczas powiedzieliśmy, to czy widzi pan taką nadzieję, a w ogóle taką potrzebę, bo może nie ma takiej potrzeby, żeby filozofowie byli bardziej obecni na przykład w takich kwestiach jak, no nie wiem, rozważanie na temat prawa, rozważania na temat, nie wiem, o przerywaniu ciąży. Zdaje się, że wszędzie próby racjonalności są pożądane, prawda? Próby racjonalnego tych rozważań. Ale czy w związku z tym, właśnie z tym, że filozofowie to są takie zwierzęta, które wszystko stawiają pod znakiem zapytania i którym jest ciężko się ze sobą dogadać? Nie, ja myślę, że filozofowie nie stawiają wszystkiego pod znakiem zapytania, tylko w filozofii się stawia, prawda? To jest co innego. Bo filozof ma swoją filozofię, której właśnie nie stawia pod znakiem. Znaczy stawia pod znakiem zapytania w tym sensie, że chce ją uzasadnić albo poprawić. Dobrze, to i robi jedno tak, i drugie. Ale jakby efekt tego jest taki, że jak się dwóch filozofów spotka, którzy przypadkowo nie należą do tej samej szkoły, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że oni się bezkrwawo rozejdą. Czy w związku z tym to jest potrzebne, czy to jest pożądane, żeby filozofowie na przykład występowali publicznie i usiłowali? Większość tych rozważań to jest pierwsza część tych niedawno wydanych szpemanowskich kroków poza siebie. On tam te rzeczy szeroko dosyć omawia. I mnie się to bardzo podobało, bo to trafiło w moje intuicje. Jednocześnie, jak mówię, rozpracowuję te sprawy znacznie precyzyjniej, niż ja bym przedtem potrafił. Jakiejś takiej ostatecznej odpowiedzi a propos tego, czy filozofowie są potrzebni w telewizji, a nie, w różnych takich gremiach ekspertów? To można na to odpowiedzieć. Ja myślę, że są bardzo potrzebni. Szpeman to formułuje, że uczą nas, bronią naszej wolności, prawda?
i możliwości wydobycia się ze z metodologicznych schematów nauki. Oczywiście to nie jest jedyna, bo zasadniczo on twierdzi, że filozofia jest tym, właśnie tym terenem, na którym od czasów Platona ludzie się porozumiewali co do zasad i granic działania i działania człowieka. Ale ważną funkcją w każdym razie by było, nawet jeśli nie jedyną, taka funkcja raczej negatywna, to znaczy chronienia nas przed przesądami, dawania nam wolności od zbyt pośpiesznie przyjętych wolność założeń. Myślenia, prawda? I to jest, jeżeli chodzi o dydaktykę, no to właśnie to by było, czego trzeba uczyć w tej filozofii. Nie zestawiać różne poglądy filozofów, bo to może człowieka o ból głowy, prawda, dać mu ból głowy, ale właśnie rozwijanie tej cnoty racjonalności, prawda? Cnoty racjonalności. Ja myślę, że to by było całkiem dobre zamknięcie dyskusji. Właśnie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.